Siema! Myślę, że większość z was, podobnie jak ja, oglądała wtorkowy mecz Polaków-Rodaków z Meksykiem i tak się składa, że znalazłem partię, która bardzo dobrze odzwierciedla to, co działo się właśnie we wtorek na Mundialu, dlatego dzisiaj chciałem wam ją pokazać. Zanim przejdziemy jednak do partii, wiecie, jest Black Friday, ja jestem prosty chłopiec, który posiada Szachomanię, także na Szachomanii możecie z kodem BLACK20 kupić sobie wszystko taniej, także polecam korzystać. Kod będzie działał tylko przez ten weekend, także korzystajcie, drodzy widzowie, z promocji, bo jak dają, no to trzeba brać. Natomiast my już przechodzimy do partii. Tak naprawdę jest to partia pomiędzy Michałem Cigorinem a Karlem Schlechterem z roku 1905. Natomiast ze względu na wydarzenia, które działy się zarówno we wtorek, jak i w tej partii, podpisałem grającego białymi jako Polska. Ranking 600, no bo myślę, że na tyle Czesława Michniewicza Bol zasługuje. No i Meksyk również ranking 600, no bo nie stawili wielkiego oporu. To o czym chciałbym, żebyście pamiętali, to jest Robert Lewandowski, a to jest bramkarz reprezentacji Meksyku. No i lecimy sobie. Jak wiecie, przed meczem okazało się, że Czesław Michniewicz decyduje się zagrać bardzo ofensywnie. Mamy w składzie Szymańskiego, mamy w składzie Kamińskiego, oczywiście Robert Lewandowski, Zieliński, jak najbardziej spoko, także Gambit Królewski. Wydaje się, że ta partia potoczy się w sposób bardzo agresywny. Przeciwnik zagrał goniec C5, skoczek F3, goniec C4, skoczek F6, spoko. Na początek wyprowadzone są figury, natomiast w tym momencie mamy do czynienia z prawdziwą kwintesencją Czesława Michniewicza, ponieważ w pozycji, gdzie można to zbić, gdzie można figurami lecieć do przodu, gdzie możemy sobie wyprowadzać normalnie figury, on, grając gambit królewski, decyduje się zapchać pozycję. Coś, co jest totalnie głupie przez to, że przeciwnik może zagrać skoczkiem na A5 i zaatakować na C4, mamy totalnie zamkniętą pozycję, no i nasza największa gwiazda nie będzie za bardzo mogła uczestniczyć w grze, co jest raczej, powiedzmy sobie szczerze, głupie. Co więcej, przez to, że my gramy pasywnie, no to przeciwnik od razu będzie nas atakował. Widzieliśmy to we wtorek w pierwszej połowie. Meksyk nie czekał na to, aż Robert Lewandowski strzeli mu gola, tylko zaczął nas atakować. B5. Teraz musimy się bronić, ponieważ jeżeli zdecydujemy się zbić i przeciwnik zbije, co prawda zdobędziemy pionka, ale przeciwnik zagra tutaj, będzie nas mógł bardzo mocno atakować po skrzydle hetmańskim. Raczej tego nie chcemy. Dlatego tutaj oczywiście Robert Lewandowski, tak zwany defensywny napastnik, musi zamiast atakować, to musi bronić. Nastąpiło C6, długa roszada, niby wydaje się, że coś chcemy tutaj przeatakować, natomiast ewidentnie nie ma to żadnego sensu na ten moment i pozycja jest cały czas równa. Podobnie jak mecz toczył się w takim bardzo smutnym kierunku, że tylko przeciwnicy nas w zasadzie atakowali, podobnie tutaj grający białymi niby robi roszadę, ale to przeciwnik jest dużo bardziej przygotowany do tego, żeby nas atakować. Hetman idzie na C7, no, skoczek się wycofuje, byle tylko jak najbardziej bronić. Tutaj skoczek trochę próbuje atakować przeciwnika, goniec B6, prawe skrzydełko rusza do akcji H4 i wieża H3, zauważcie, przeciwnik też robi długą roszadę, także tutaj za chwilę mogą zacząć się jakieś dymy, natomiast w tym momencie dzieje się coś bardzo dziwnego, ponieważ przeciwnik bije na C4, próbuje nas atakować, wydaje się wręcz, że przeciwnik nas bardzo mocno atakuje, ale hetman sobie wraca na E2, skoczek idzie na A4, no i w tym momencie białe mają bardzo dużą przewagę. W końcu osiągamy przewagę, ponieważ przeciwnik bardzo mocno poszedł do przodu, przez co bardzo łatwo jest mu popełnić jakiś błąd w defensywie. I faktycznie to się dzieje, ponieważ tutaj po biciu, co nastąpiło w partii, białe mogły zaatakować. Mogliśmy użyć naszej najsilniejszej figury do tego, żeby sprawiać problemy przeciwnikowi, no i po prostu zagrać hetman C4. Nie bać się o to, że nastąpi tutaj bicie, bo po hetman A6 po prostu wygrywamy figurę i wygrywamy partię. Czyli hetman C4 było bardzo silne, bo przeciwnik nie ma jak bronić pionka na C5. Szczerze mówiąc, z perspektywy 100
15, 117 lat, nie mam pojęcia, dlaczego Hetman C4 nie nastąpiło w tej partii, ale też nie mam pojęcia, dlaczego Czesław Michniewicz decydował się grać bardzo defensywnie, mając Roberta Lewandowskiego. Także tutaj nastąpiło wieża E1, kwintesencja tak zwanej Czesław Bol, gdzie mamy silne figury i staramy się nimi bronić naszych pionków, zamiast atakować. Król B8, Hetman teraz poszedł na C4, ale w momencie, w którym przeciwnik może spokojnie ustawić sobie szyki obronne, no to nawet choćbyśmy mieli najlepszego zawodnika na świecie, to nam nigdy nic nie odda. Przeciwnik spokojnie sobie broni. Nastąpiło wieża G3 i w tym momencie czarne popełniają bardzo duży błąd. Pomimo tego, że cały czas pozycja była wyrównana, trochę jedna, trochę druga strona atakowała, no to w tym momencie czarne popełniają błąd. To, co trzeba było zrobić, to cały czas się bronić. Na przykład zagrać taki ruch, żeby przeciwnik nie mógł nigdy tutaj nic zbić. Wejdziemy tutaj, ok, obronimy tego pionka, a jak przeciwnik zdecyduje się tutaj bić, to okazuje się, że po ruchu goniec C6 możemy przestawiać się w ten sposób, atakować tutaj bardzo dużo problemów. Komputer mówi wręcz, że tu czarne stoją lepiej, pomimo tego, że to białe mają przewagę materialną. Jednak grający czarnymi popełnił duży błąd, zagrał wieża G8 i teraz okazuje się, że białe przechwytują inicjatywę, ponieważ ta wymiana jest zupełnie niepotrzebna. Następuje bicie tutaj i skoczek wchodzi na C5. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, no spoko, wieża C8, wiążemy, ale okazuje się, że po skoczek D7 tutaj no możemy po prostu zbić i zostajemy z wieżą więcej. Także tutaj grający białymi zdobył po prostu pionka i ma totalnie wygraną pozycję. Dlaczego więc wam to pokazuję? Zaraz się dowiecie. Hetman poszedł na A5. Wieża D1. Logiczny ruch, wieża sobie odchodzi. To wszystko jest bronione. Oczywiście czarne mogą zbić na G5, na G2. Ale tutaj białe przechodzą do kontrataku. Białe wyciągnęły trochę figury przeciwnika po to, żeby atakować. Zauważcie, co teraz się dzieje z pionkami białego. A4. C3. B4. I pionki, które powinny teoretycznie bronić naszego króla, zaczynają atakować króla przeciwnika. I przeciwnik naprawdę ma tutaj bardzo dużo problemów, no bo jak nastąpi jakieś bicie, wieża wchodzi na D7. Jak nie nastąpi bicie, no to co biały może tutaj grać? Znaczy, co czarny może tutaj grać? Czarne zdecydowały się wycofać hetmana na C7, ale to już jest problem, ponieważ po biciu okazuje się, że nie możemy na to pozwolić sobie na to, żeby tutaj nastąpiło bicie, ponieważ po ruchu hetman D4 wszystko nam się broni, grożą szachy z odsłony i tak dalej, i tak dalej. Goniec więc poszedł na E4. Nastąpiło bicie. Tutaj dodam, że odbicie nie działało, bo dostajemy mata. Więc hetman A6, kilka szachów, wieża D2, wymianka. Białe zdobywają figurę, wydaje się, że jesteśmy już o krok od zwycięstwa. Ale jest hetman F4. Król idzie na D3, hetman idzie na E3, król idzie na C4. Czarne odzyskują figurę, jeżeli policzymy sobie pionki w tym momencie, to jest porówno. Ale z drugiej strony, dwa silne pionki, no przeciwko takim pionkom raczej widać na pierwszy rzut oka, że białe tutaj bardzo dużą przewagę posiadają. Nastąpiło hetman D7, król B8, król podchodzi, D3. Zauważcie, ten pionek może sprawiać nam jakieś kłopoty, ale tutaj białe grają ruch B5 i okazuje się, że dalej nie za bardzo możemy to popchać, bo grozi król B6 z matami. Dlatego czarne musiały przejść w tym momencie do defensywy i podobnie jak w meczu Polska kontra Meksyk, wydawać by się mogło, że w tym momencie już nic złego Polsce nie może się stać. Mamy rzut karny, podchodzi do tego wszystkiego Robert Lewandowski. Tutaj jest przeciwny bramkarz, król chowa się na A5. Mamy rzut karny, podchodzi do niego Robert Lewandowski. Wydaje się, że to musi być wygrana, ponieważ jak przeciwnik zbije, mamy dwa pionki więcej, ale niestety Robert Lewandowski strzela, a przeciwnik broni. I partia, a zarazem mecz, kończą się remisem. I ktoś z was popatrzy, o co tu w ogóle chodzi. To jest pat. To, czego nie zauważył grający białymi, to, że król nie musi odejść tu, że przeciwnik nie musi tego bić, tylko że można odejść królem na A8 i to jest jedyna szansa czarnego
żeby tę partię wyremisować, ponieważ okazuje się, że teraz białe nie mają żadnego ruchu. Jeżeli podejdą tutaj, no to jest szach i cały czas powrót. Natomiast w tym momencie, jeśli nastąpi bicie, no to jest pad. A jeśli odejdziemy królem, czyli trzeci legalny ruch, jaki posiadamy, no to stracimy hetmana i jeszcze tę partię przegramy. Także byliśmy o włos, podobnie jak Michał Cigorin był o włos, żeby wygrać swoją partię, no ale niestety skończyło się podziałem punktów. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Przypominam wam o kodzie Black. Na dole będzie w opisie ten kod po prostu. Także trzymajcie się cieplutko. Trzymamy mocno kciuki za Polaków z Arabią. I do usłyszenia następnym razem. Elo!